Hej, siemanko, witajcie, witam w kolejnym odcinku South Park, tak więc poprzednim wam ładnie nakreśliłem, co będziemy robić w tym, tak więc już was zapraszam serdecznie, a kto tutaj się czai? No jak to nie? Nie da mu się nic zrobić. No dobra, no to lecimy teraz w tą stronę i takie szybkie przypomnienie, lecimy tutaj, aby przywrócić równowagę. Tędy? Mamy właśnie sztandar. Przed nami jest. O, jest walka, proszę bardzo. Walczymy z małolatami. Przyszły posiłki. No i zobaczmy to elfie ostrze. Ale mają życia. Pięknie. Doskonała broń. Ten ma kuszę, ale możemy właśnie akord mocy na sobie samym. A zdolności jakie masz? Pieśń wzmocnienia i kołysanka. Dawaj kołysankę. To tylko w jednego? Nie, we wszystkich. Naciśnij wskazany przycisk, no dobra. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Sleep now with Jesus, for you are blessed. Pięknie, udało się. Wszyscy zasnęli. Doskonale. Tak. Pięknie. Ale wstali już, no to nie jest tak pięknie. O, 178, doskonała ta kusza. Pięknie, doskonała obrona. Znowu to samo. No to tutaj mały pirat już jest na wykończeniu, tak więc wykończmy go i jeszcze rażąc koleżankę, chociaż nie wiem, czy to go zabije. Jednak nie, tam minimalnie życia ma, no. Możemy tutaj zmienić kumpla. O, z naszymi kumplami. No ale dobra, zostawimy Barda. Zobaczymy, co on tutaj jeszcze nam pokaże. Bo zniszczymy teraz tego małego pirata, a raczej małą piratkę. Pięknie. Aj. Sam umarł, bo mamy właśnie te ciernie. Pięknie, idealnie, doskonale. Po stówce bierzemy za jednym atakiem, a zaraz zobaczę, ile by wzięło im mocne uderzenie. Ale już nie będziemy nawet mieli kiedy tego zrobić. Bo się udało. 44 punkty doświadczenia, 7 poziom, no już tak w pół do 8 mamy. No dawaj. Kur. Dobra, jak mamy to ściągnąć? Ale gdzie jest ten sztandar? I am a pirate king. Możemy z tobą walczyć? I am a pirate king. Nie, chyba nie. Za mały dzieciak. Dobra, ale o co chodzi? Kurwa. Zniszcz sztandar ludzi na placu zabaw. No, a gdzie jest sztandar ludzi? A to chyba, to jest to, tak? Już? Dobra, zniszczyłem. A tu co się dzieje? Come play hide and seek with us, you're it! Co ty gadasz? Nowe zadanie z dzieciakami, bawimy się w chowanego. Można tutaj z nimi zostać przyjaciółem, przyjacielem. Aha, czyli... Dobra. Mamy kolejne zadanie, mamy znaleźć dzieci, a może kupmy sobie miksturę odrodzenia właśnie za trójaczka. Pełny, dobra. No to styka. No to lecimy dalej. Zadanie tutaj zostało wykonane, tak więc możemy ruszać do góry, gdzie wykonamy następne zadanie. Aha, przyniesiemy paczkę z poczty tutaj do tego ziomka. Siema. I tam był też sztandar przed tutaj tym domem. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties. Dobra, mamy kolejnego znajomego. Przywołane odblokowanie. Co ty gadasz? A no tak, bo możemy teraz go przywołać. Dobra, super.
Na osiedlu pana niewolnika, czyli to właśnie tutaj, no. Dobra, dawaj, zniszczymy ten sztandar teraz. Okej. Zniszczony, no to gdzie teraz? Zaraz do góry i tutaj też wiele zadań wykonamy. Nawet na drugą stronę, z tym żelem nie będziemy gadać. O, a tutaj pewnie można wejść. Tam jakoś. Dobra, popróbujemy innym razem. A do sklepu jak ja mam wejść? Właśnie, jakoś się trzeba tam dostać. Czyli pewnie tędy. Tak jest. Wcześniej tego nie zauważyłem, ale już proszę bardzo. Kot. Nie, a gdzie my w ogóle jesteśmy? W jakimś zadupiu totalnym. Slamsy. Oczywiście porozglądamy się, co tutaj się dzieje ciekawego. A, musimy mieć klucz do magazynu. Tutaj chyba też. O, mamy klucz do siedliska chaosu. No i zobaczmy, co tu się dzieje. You have triple-matic chaos alarm, and now the Earth shall be destroyed in 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No i co? And now all these lights and electrical equipment you see are on and will never be turned off. Dobra, super stary. Dobra, mamy kolejnego znajomego, czyli powinna być odblokowana umiejętność chyba. A jeszcze jeden znajomy, 25 trzeba. Dobra, no to jeszcze tylko jeden. I będzie dobrze. Co my tutaj mamy? Gotówka. Jakieś pierdoły. O, mamy kolejnego Chipkomona. Dawaj, bierz go. O! Jesteśmy na dachu. Dobra, ale w sumie tylko po to, żeby to wziąć. No, dobra, fajnie. No, ale wracamy. Ty, poczekaj. Tam była sonda. Można się chyba w nią tam przedostać. O, właśnie. Kurde. No pięknie. Hełm Giermka. No proszę, to opłacało się chyba tutaj przyjść. Zobaczmy, co to jest. Dodaj 5 punktów pancerza, obniżając skuteczność i 5% więcej. Lipa. Lipa. Myślałem, że będzie lepsze. No to dobra, wracamy tutaj na dach, czyli jednak było więcej rzeczy do zrobienia na dachu. Okej, no to możemy stąd spadać. Aha, czyli naokoło z powrotem. No dobra. Okej, co tutaj jeszcze się dzieje? Mamy tekturową rurkę na bank. Bardzo dobre do ekwipunku. O, kolejny garaż. Aha. This is very interesting. The sensors have picked up Manbear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defilibrator. Co on nam daje za zadania? O, proszę, to znaleźliśmy jego bazę. Mamy defilibrator na CNŚ, czyli człowieko, niedźwiedzio, świnia. O, co to? A, musimy mieć klucz do zaplecza siedziby, który powinniśmy... Oh! Back again, Junior Algorian? Have you found somewhere in the sewer? Dobra, to teraz możemy już stąd spadać, chociaż jakiś tam chyba coś jeszcze dostaliśmy. A, dobra, niestety nie. Okej, czyli teraz idziemy do sklepu. Po właśnie takie gotowskie, niestety, ale ubrania. No i co teraz?
Ktoś tu przyjdzie? Co to za muza w ogóle? Ej, no dobra, co ja tutaj mam zrobić? Spróbujmy postrzelać. Ej, no co jest? Dobra, coś znowu tutaj przeoczyłem, czy co? Nie no, z sondy nie mogę korzystać. Ten bardzo sobie musi pomyśleć w ogóle. No nic, no przecież nic tu nie mogę zrobić. Jest tylko jeden przycisk, który nic nie robi. To gdzie mam kupić te ubrania? O co tu kurwa chodzi? Aha, otworzyłem bramę. A to u niego te ciuchy, dobra. Aj. Gdzie to jest? Sprzęt chyba, tak? Tak, strój gota, gotycka czapka, rękawice. Dobra, i chyba mamy to, tak? Strój gota i... Gdzie są te rękawice? Dobra. No i kup gotyckie ciuchy, kup gotyckie rękawice. Dobra, zobaczmy jeszcze to zadanie. A, jeszcze kup i załóż gotycką czapkę, no dobra. Później to wszystko sprzedamy. No Jezus, nie ten, nie tutaj, kurwa. No dobra, daj mi bardzo dobrą cenę. Gotycka czapka. Zakładamy ją. Co ona daje? Obraża innych i stań się indywidualistą. Taki złodziejaszek wygląda na złodziejaszka. Dobra, mamy gotycką czapkę, czyli chyba możemy do nich wracać teraz. A nie, jeszcze znajdź paczkę fajek. Gdzieś w South Parku. Czyli u nich, u Jimba. Zobaczmy, co tutaj jeszcze. O, tutaj mamy zadanie. Polowanie z Jimbem. I z farmerem Billem na farmie mamy porozmawiać. Krowiego dzwonka, aby odnaleźć i pokonać krowę. No dawaj, no pójdziemy tam. Jasne, że tak. Już tam raz byliśmy, ale nic ciekawego nie było do roboty. No to właśnie teraz wiemy, co będzie do roboty. Krowi dzwonek. Oh boy, the cattle ranch. We're here. Excuse us. Hello. Hey, get off my ranch. Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest. I understand you might have a flute for sale. You want to buy the flute? It just so happens I'm a level 10 bard, and a flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play. Jak zwykle się zaciął, dobra. Można to ten? Nie można tego pominąć. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Ej, no co jest? Magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. Dobra, mam już dość. Ej, ja nie mogę tego przewinąć. Zapiszmy może grę. I... Dobra, ja to postaram się ogarnąć. Udało mu się, kurwa. Some of the cattle started acting real funny. I tried to calm them down, but they shouted something in German and then tried to kill me. Well, don't worry, sir. You just need the help from a level 10 bard and his warrior friend. Leave it to us. All right, if you say so. Here's the keys to the barn. Pięknie. Mamy klucze do obory, ale jeszcze musimy pokonać... No, dzwonka. O. Krowi dzwoneczek. Jest i ona. Jest szalona. A, to już. No dobra, spoko. To idziemy teraz do stodoły. Mamy klucze. Do obory. All right, cows. It's time to stop misbehaving. Looks like we got a fight on our hands. Dobra. O ja, z czterema krowami. No to grubo. Ale słabe są, no to dobra. Spróbujmy pierdem je załatwić.
Ale słabo, no tak, przecież krowy. Atak mocy, no na siebie tylko, no to nie, dobra, dawaj z kuszy, te z tyłu może będziesz ty dziobał. 98, no ładnie. O nie! O Jezus, dobra, teraz będzie trzeba to przetrwać. Pięknie. Pięknie, dobra, udało się. Bart nie przetrwał, ale nasz ziomeczek, jak zwykle, niepokonany. Dobra, 44 punkty doświadczenia. Trzeba znaleźć flet. Co tu jeszcze można w co postrzelać? Dobra, weźmy następny towar z krowy. Okej. Dobra, chciałbym tam przejść jakoś, da się? Dobra, chyba nie. Ciekawe co tam jest. Nie, chyba się nie da. Nie, no, musi się dać, jak coś tam jest do wzięcia, no to przecież musi się dać. O, dobra, to teraz wszystko spłonie. Haha, pięknie. Mamy flet. Przedmiot zadania to teraz wróć do farmera Billa. Już wracamy. Ta muzyka troszkę mi przypomina muzykę z Stronghold, twierdzy z tej pierwszej, pamiętacie? Taka troszkę podobna. Dobra, mamy flet. Hey, you did it! You elves were pretty all right! Did you find the flute? I sure did, Rancher Bill. And now my bardic abilities will be greater than ever before. Well, you earned it. See you around. No dobra. Thanks, new kid. I couldn't have done it without you. Where should we go next? Dobra, mamy Jimmy'ego w znajomych. Właśnie, dostępny talent. Wykorzystajmy to. Zdolności i... A jeszcze ulepszenie dostępne, bo mamy poziom 7. Aha, nie zdążyłem dodać tutaj, tak? Czyli tym razem każde uderzenie przywraca niewielką ilość zdrowia. Twoje kopniaki powodować będą teraz obrzydzenie również i zadaje dodatkowe obrażenia, których wysokość zależy od twojego pancerza. Dobra, dawaj. Pierwszą zdolność rozwijamy na maksa i dodatki. Obrażaj wrogów, by ich wkurzyć. Zadaj więcej obrażeń ogłuszonym celom. Gdy jesteś krytycznie ranny, otrzymujesz dużo mniejsze obrażenia. Dobra, dawaj to. No i teraz 10 znajomych trzeba na następny talent. No to robi się coraz trudniej. Okej, to zadanie jedno zostało wykonane. Co my tutaj teraz mamy? W rechocie osła mam dawać po 3 przedstawienia każdego wieczoru. Zaczynam od przyszłego tygodnia. Oto mała próbka z programu. O co chodzi? Co chodzi o dwóch kulach i lubi być bardem? Podajesz się ten gość. Wow, co za fantastyczna publiczność. Nie no, jest troszkę pojebany ten typ. Dobra, to tak więc mapa i co teraz? Wykonaliśmy to zadanie. Możemy użyć właśnie flagi szybkiej podróży, żeby pójść, no nie na polowanie. Tutaj byłem, nic się nie dzieje. Nie tu. Znicz sztandar ludzi kolejny. Do szkoły? Aha, no tak, bo przecież do tych gotów trzeba wrócić. A tutaj co mamy? Znicz sztandar ludzi. Użyj butelki spirytusu, aby wywabić i zabić bakterie. Mutanta. Dobra, lecimy tam. Tak więc z gotami będziemy ziomkami oraz wykonamy zadanie. Dobra, gdzie jest ta flaga? Jest tutaj. No to leci. A co tutaj jeszcze się dzieje? Kanada. Tak ciekawe, jak tam można przejść. No pewnie tutaj z tej farmy. Do Kanady od razu. Tutaj mamy dwa zadania w sumie, czyli dotrzeć do idealnego miejsca pod South Parkiem i dwa polowanka. No dobra, dawaj. Lecimy tu. Myślę, że jeszcze zdążymy do gotów w tym odcinku. Tak więc gdzie to dokładnie jest? No tutaj. Chyba. Ciekawe, czy można tam zejść niżej.
Nie, chyba nie. O! Można to otworzyć. Klucz do biura informacyjnego. Skrytka, Mika, tutaj nie możemy. A tam już byliśmy chyba, w ostatnim razem. No to tyle w sumie. To jednak nie tu. I love my wolf security system. I re... Dobra, tędy chyba też nie. A tutaj, dobra. To jesteśmy pod powierzchnią ziemi. A, znaleźliśmy tutaj jednego z przedszkolaków. Tu się bawią wchowanego przecież z nami. Spróbujmy w to może pierdnąć. Nie, raczej nie. Okej, ale jak tam przejść na drugą stronę? Aha, dobra, już widzę. Dobra, używamy naszej sondy. Od poziomu 8 dopiero, no i jeszcze niżej, proszę bardzo. No ciekawy jestem, co tutaj się dzieje. Mamy nakrętkę, mamy tutaj też jakiś zawór. Gotówka, bobek i nagroda TV. Co to jest? Mogę w to puścić bączka? Nic się nie dzieje. Dobra, spróbujmy teraz strzelić. Dobra, szybko, szybko. Dobra, udało się. Wow, a sewer level. Now we're really playing in a role-playing game. A już. O ja, jaki szczur potężny. Pewnie z kolegami przyjdzie, tak jest. Surely my music is no match for a hero like you. Dobra. Pięknie, po 75. Teraz skuszy tego z tyłu, lepszego. Pięknie. Doskonale. Dobra, nie wzięli za dużo życia, tak więc powtórzymy wszystko jeszcze raz. Pięknie. No a ty teraz dokończysz szczura mutanta. Zostaną tylko małe, które nie stanowią żadnego problemu. Pięknie. 6 życia mu zostało. No temu trochę więcej. Więc elfim ostrzem teraz dokończysz wściekłego szczura. Pięknie. No i 6 życia to już nawet. Nie ma co w to uderzać, kurde. Dobra, kolejna walka wygrana. Zrealizowano cel i teraz przekaż Alowi Gorowi dane z właśnie z tego urządzenia. Dobra, ale możemy tutaj się jeszcze porozglądać, co tutaj się dzieje w ogóle. Przy okazji, jak tutaj jesteśmy. O! O ja! Co ty gadasz? You gotta say, howdy ho, Mr. Hanky. Give it a try. Howdy ho. No sorry, ale ci nie odpowiem. Guess they let anybody down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker 3 hours ago. This is my lovely wife, Autumn. She's celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here, every day is Christmas. Wait, where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Adam. No, they were being watched by the babysitter. The babysitter quit 4 months ago when you threw up on her. Don't you fucking yell at me. Don't you excuse us a minute. O ja, to gruba tutaj rozmowa małżeńska. Listen, I gotta get my wife some help. Could you go look for our children? I sure would make it worth your while. There's Simon, Amber, and Carl.
wants them home right away. My baby! O Jezus, dobra, to jeszcze musimy szukać tutaj dzieci małych kup. You're a fucking train wreck! Z takimi rodzicami to ja się nie dziwię, że oni... O proszę, i cinko... Cink Pokémon. Dobra, no to szukamy. O! Dobra, kolejny potężny przeciwnik. Holy, holy. Uj, to dwa! Dwóch tym razem. Właśnie, mamy przywołanie. A, bo tamto przywołanie... Dobra, już kuma. No dobra. Tak więc strzelamy, żeby jak najwięcej, największej ilości potworów zadać obrażenia. A Bart będzie w te z tyłu, pięknie, szczura wykończył. O! O! Zaraz padnie. Dobrze. I teraz przydałoby ci się coś tutaj zjeść, chyba mi się wydaje. No dawaj, dużą miksturę. No nie, no lepiej chyba w te, nie? Strzelać, bo są potężniejsze. Pięknie! O! Doskonale! Nasz ziomek jest po prostu kozaczkiem. Dobra, teraz z elfiego ostrza wykończysz tego mutanta. 264, ale byłoby prawie 300, jakby użył normalnego ataku. Pięknie. Pierwszy szczur mutant nie żyje. Dobra, teraz już ich pokonamy normalnie. Pięknie. No i jeszcze skuszy wściekłego szczura i lecimy dalej tutaj po kanałach. Okej. No jak ja mam ją stamtąd uratować? Pewnie wejść na górę. I tam zablokować ściek. Właśnie ten? Aj no. Ej no co jest? Dobra, to chyba jest grubsza łamigłówka z tego co widzę. No nic, idziemy tam gdzie możemy, jak na razie. Aha, tędy sobie przeszliśmy. No Jezus, jeszcze jakiś żul tutaj się chowa. No dobra, i tu nawet więcej. No i oczywiście szczur, ja. Dobra, dawaj w tego pijanego żula. 13? No to było słabe. Pięknie. Kurde. 80, no to dużo jest. Buta w ryja. O nie! Ale! Potężny strzał, potężne ciosy. Dobra, używamy życia. Dużą miksturę życia. Pięknie. No to elfiego ostrza chyba nie będziemy na pijanym żulu. Ale spróbujmy potężny atak. A no tak, bo ma 86 pancerza. Jak taki żul może mieć tyle pancerza? Weźcie mi to, powiedzcie. Jak to w ogóle możliwe jest? Dobra, ty skuszy będziesz walił tego wściekłego żula dalej. Jeszcze dwa razy i po nim. No i tylko jeden. Kurde, sporo pancerza ma. O, dużo za dużo. Kurde, dobre te ciosy ma. Dawaj, wściekłego żula dokończymy. Ale 13. No nie. To dawaj tego, no bo ma dobre ciosy z tego, z buta bryja. Więc pierwszy wściekły żul. O nie! Dobra, no to jest teraz kiepsko, bardzo kiepsko. Dawaj może przywołanie, chociaż nie, no nie. Duża mikstura leczenia. Nie może jeść, bo jest zabrzydzony. Mikstura uzdrowienia właśnie, dawaj. No ale mam mało życia, żebyśmy teraz nie padli czasami. To dawaj umiejętność specjalna właśnie.
Kopalnia jaj. Whatever you can spare, mister. Dobra, jest ogłuszony. No nie, i padłem po ataku szczura. No Jezus, masakra. Dobra, tak więc kontynuujmy i od tego samego momentu. Ale dobra, no to ja w tym momencie zakończę ten odcinek, tak więc w następnym odcinku będziemy jeszcze, ja tu muszę powtórzyć i tak dalej, tak więc będziemy zwiedzać kanały w kolejnym odcinku, tak więc do zobaczenia, siemano!